Hej wszystkim! Z tej strony taka ma na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable i jest to kolejna środowa aktualizacja. Mamy dziś 14 marca i słuchajcie, co zostało dziś dodane. Otóż zostało dodane. Coś takiego jak tęcza. To było już rok temu i dwa lata temu również, więc ja postanowiłam, że w sumie nie będę tego nagrywać po raz kolejny. To znaczy, o co chodzi w tej aktualizacji? Jest mały skrzat szon, który ma jakieś tam złoto, tak? Który, gdzie jakaś tęcza się pojawia i my możemy znaleźć tam jakieś złoto i możemy to wymieniać na prezenty. I uważam, że to jest bardzo fajne, ale też bardzo czasochłonne... I zostawię to sobie prędzej na live'a, oczywiście link do filmów, które robiłam w zeszłym roku znajdziecie w opisie, słyszałam, że są nowe nagrody za to złoto, także fajnie, ale są też te z zeszłego roku, czyli w sumie nic, nic strasznego, bo jest coś fajnego, coś nowego. Ważne informacje o tej tęczy, jeżeli po zalogowaniu się nie zobaczysz tęczy od razu, poczekaj chwilę, na pewno w końcu się pojawi. Tęcza jest aktywna tylko w ciągu dnia. W każdej minigrze ze skrzatem można zebrać maksymalnie 10 sztuk tęczowego złota i nie zapomnij zwolnić w plecaku trochę miejsca na złoto. Ja to zrobiłam, słuchajcie. Ekwipunek jest wolny, a to dlatego, że planuję, słuchajcie,. z a to dlatego, że planuję zrobić, zrobić live'a. Zaraz o tym live'ie powiem, ale jeszcze przejdziemy do parady fortuny, która również ma miejsce tego roku. Czyli, że tutaj możemy jakieś zadanka wykonać w przygotowaniach do tej parady i co godzinę taka parada będzie się odbywała. I ja również to robiłam, więc nie będę, wiecie, przedłużać, bez sensu wam tego pokazywać. Także, no, tak jak mówię, E, to jest wszystko. Nie, słuchajcie, jeszcze nie. E, została dodana opcja... <coughs> Cześć. Została dodana opcja robienia sobie screena pod F2 e, i te screeny zapisują się... E, Przejdź do folderu obrazy na komputerze, e, znajdziesz tam nowy folder o nazwie Star Stable Screenshot. ta -da! Także to jest naprawdę fajne, bo dużo osób nie wiedziało o tym, jak, nie wiedziało jak zrobić screena, więc to na pewno przydatna rzecz. No, i co więcej, targi koni. <laughs> próbują spokoić swoje konie, ale obiecali, że otworzą targ w następnym tygodniu. Tak, kochanie, nagrywam. <laughs> a więc, tak, jeśli chodzi o m, informacje. <laughs> no, przepraszam, od, odignoruję podcinku, obiecuję. <laughs> Jeżeli chodzi o informacje na temat live'a, to na pewno dziś, em, czyli właśnie 14 marca, em, tak, dobrze mówię? Tak, 14 marca o godzinie 18.00. Widzimy się tutaj u mnie na kanale i będziemy razem szukać tęczy. Jeżeli ktoś ma ochotę, to Was serdecznie zapraszam. No i co, to chyba wszystko. Mam nadzieję, że nie jesteście źli, że tego teraz nie nagrywam. No ale, tak jak mówię, linki do poprzednich odcinków z tego typu będą w opisie, a tymczasem. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, raz jeszcze zapraszam na dzisiejszego live'a. Do następnego, trzymajcie się, cześć!